Słyszymy się. No. Dobrze. Już za chwilę. O, wiesz, chyba jesteśmy już. Tak? Tak się właśnie dzieje, bo podpatruję tutaj nas na drugim ekranie, co oznacza, że od razu powiem, jesteśmy online na YouTubie i można zadawać pytania, to na zachętę. Widzimy się i teraz to będzie taka ekwilibrystyka internetowa, bo tak, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że Katarzyna Tubylewicz, nasz gość i mój gość, i gość, dzień dobry, i gość Muzeum Emigracji, a w zasadzie księgarni Muzeum Emigracji, bo w ramach cyklu organizowanego przez tę księgarnię spotkania z książką się spotykamy. Spotykamy się z Katarzyną Tubylewicz i teraz powinien tutaj wjechać stos książek, które już masz ze sobą. Ja mam książek. Bardzo zimna wiosna, nowość. Stockholm, proszę bardzo. Ja mam tę książkę, Moraliści, ostatnią. No ale... ale są jeszcze wcześniej rówieśniczki, no i są przekłady, to też jest praca, prawda, nad książkami. Tak. Jest Majgul Axelsson, uwielbiana przez wielu, wielu czytelników. Jest też trylogia Jonasa Gardella, AIDS, bardzo ważna książka dla środowiska LGBT, nie tylko w Szwecji, no ale także w Polsce, za co wszyscy dziękujemy. I jest cała taka działalność twoja, w zasadzie słowo publicystyczne jest takim za wąskim słowem na określenie, taka aktywistyczno-publicystyczna na rzecz budowania pewnej takiej przestrzeni do rozmowy o tym, czego możemy się wzajemnie od siebie uczyć. Mówię o Polsce i o Szwecji, no bo jesteś pewnego rodzaju taką ambasadorką, która pomiędzy Sztokholmem a Warszawą. Tak, mosty może budują mosty. Nie wiem, czy zawsze jestem ambasadorką, tak. Prawda? Byłam swego czasu dyplomatką. No tak, bo ty, wiem, że dyplomaci uciekają od prawdy, a ja zawsze szukam. Bardzo poważnie traktujesz te słowa, a ja oczywiście myślę o nim dosyć szeroko, też trochę literacko, bo o literaturze chcę z tobą porozmawiać, chociaż z tobą rozmawiać o literaturze to bardzo szybko oznacza rozmawiać o różnych problemach, którymi tak naprawdę porządkujesz ten swój świat literacki. I tak też czytałem twój kryminał, no bo sobie myślę, o, napisała wreszcie coś takiego niezaangażowanego, jakąś literaturę rozrywkową. Znamy się z Kasią, więc wiem, że masz absolutny potencjał do tego, żeby uprawiać rozmaite gatunki. No i myślę sobie, dobrze, super, świetnie, porozmawiamy o kryminale, o literaturze rozrywkowej, ale to nie jest takie proste, dlatego że w swojej książce podejmujesz od razu w zasadzie bardzo szybko te problemy wyskakują, to znaczy taką całą paletę w zasadzie problemów, które można by trochę w takiej poetyce hashtagów, co próbowałem też zrobić, jakoś określić, no poza Polską, Szwecją, także pamięć, historia oczywiście, imigranci, policja, polityka oczywiście, Sztokholm, prawa kobiet, dużo jest, no właśnie, prawa kobiet, dużo jest tych kwestii. Na część z nich chciałbym właśnie, żebyśmy porozmawiali, ale muszę cię zapytać o taki temat obowiązujący, ale w zasadzie też jakby pokazujący być może różnice, podobieństwa, myślę, że jednak tutaj różnice, to znaczy jak tam statystyki i jak sytuacja w związku z COVID-19? No, statystyki szwedzkie są rzeczywiście, to znaczy nie mogę powiedzieć chyba, że są ponure, dlatego że ponieważ Szwecja jako jedyny kraj w Europie nie wprowadziła lockdown, nie wprowadziła takich bardzo dużych i radykalnych restrykcji i zakazów, aby powstrzymywać rozwój epidemii, to ta epidemia w Szwecji przebiega trochę szybciej niż w innych krajach. Myślę, że to, co stało się w Szwecji, prawdopodobnie
dosyć powoli, ale jednak wydarzy się wkrótce, chociaż nie chciałabym, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie wydarzy się w innych krajach europejskich. W Szwecji w tej chwili właściwie można już powiedzieć, że epidemia troszkę wyhamowuje, to znaczy jest coraz mniej zarażeń, natomiast jest cały czas dość dużo zgonów. Umarło ponad 3,5 tysiąca osób, ale w momencie, w którym Szwecja zdecydowała się na to, by stosować zasady izolacji społecznej, ale w taki dosyć łagodny sposób, czyli nie zamykając szkół podstawowych, nie zamykając przedszkoli, nie zamykając restauracji, kawiarni, przepowiadano, że tutaj będzie tak jak we Włoszech albo jak w Hiszpanii, że po prostu to będzie jakaś taka apokaliptyczna sytuacja. I takiej sytuacji w Szwecji nie ma. W Szwecji także nie doszło do takiej chwili, w której zaczęłoby brakować miejsc na oddziałach intensywnej terapii dla ludzi, którzy potrzebują takiej opieki, ludzi chorych, zakażonych COVID-19. Także można powiedzieć, że w Szwecji cały czas panuje bardzo duży spokój, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Toczy się dyskusja na temat tego, czy szwedzka strategia, tak inna od europejskich, była słusznym rozwiązaniem, ale badania opinii społecznej pokazują, że większość Szwedów, i to zdecydowana większość, jest zadowolona z tego, że tutaj spróbowano niejako nie zatrzymywać całkowicie czasu, świata, społeczeństwa. Spróbowano tak zmierzyć się z epidemią, by to nie oznaczało, że w przyszłości będzie można liczyć się z ofiarami tego, że załamała się gospodarka lub tego, że zupełnie załamały się jakieś więzi społeczne, bo myślę, że przedłużający się zbyt długo lockdown do tego by doprowadził i mam wrażenie, że pomimo tego, że w tej chwili na przykład w Polsce, zwłaszcza w strefach czy sferach rządowych bardzo lubi się mówić o Szwecji jako takim przerażającym przykładzie i słyszałam jakąś taką bardzo nieprzyjemną konferencję prasową, podczas której zarówno premier, jak i minister zdrowia powiedzieli, że szwedzki model to jest model darwinistyczny, w którym się poświęca słabych, ale ja w ogóle się z tym nie zgadzam. W tej chwili chyba można powiedzieć, że szwedzki model staje się modelem europejskim, bo to jest po prostu próba życia z wirusem, który będzie z nami prawdopodobnie może dłużej niż rok, może 2 lata. Nikt nie powiedział, że szczepionka pojawi się wcześniej niż za 1,5 roku, więc trzeba jakoś próbować spłaszczać krzywą zachorowań, co także robi się w Szwecji, bo większość Szwedów pracuje z domu, mało ludzi jeździ komunikacją miejską, ludzie wciąż myją ręce, zachowują odstęp w pewnych sytuacjach, kiedy da się to zrobić, no ale nikt nie nosi, a może nie także nikt, ale bardzo niewiele ludzi nosi maseczki na ulicach i nie ma w ogóle takiej atmosfery jakiegoś. Znaczy jak się jest po prostu w Sztokholmie, to nie ma się poczucia, że dzieje się coś bardzo dziwnego, bo Sztokholm, jak wiesz, bo razem po Sztokholmie łaziliśmy, jest w ogóle miastem, w którym jest dużo przestrzeni, co na pewno też akurat sprzyja temu, by wirus się aż tak strasznie szybko nie przenosił pomiędzy ludźmi. I teraz jest mniej ludzi na ulicach, ale cały czas są. No właśnie, bo zdradziłaś wszystko już od razu na początku, że bo chciałem też nawiązać do tego, że byłam gościem u ciebie w Sztokholmie i też sobie tak myślałem i czytając twoją książkę i myśląc o też na marginesie twojego wpisu, bo na Facebooku, który tak się odbił szerokim echem, że w zasadzie Szwecję można potraktować jako taki przykład na wielu różnych poziomach do tego, jak sobie radzić w takich sytuacjach dramatycznych. To jest oczywiście na długą opowieść, ale chociażby opierając się na twojej książce, sobie pomyślałem, że Szwedzi już wcześniej byli przygotowani pod wieloma względami. Ty mówisz właśnie o Sztokholmie, o takiej przestrzeni. Ja też sobie, wiesz, to było coś, co ty mi wyjaśniłaś. Jak ja przyjechałem do Sztokholmu, to Kasia bardzo szybko, jak się zastanawiałem nad tym, ile z jakimi pieniędzmi, bo krążą oczywiście te historie, ja tu przyjeżdżający z Małopolski, tej biedniejszej południowej części Polski, sobie wyobrażałem,
te wszystkie ceny ogromne. I Kasia mi wtedy bardzo szybko powiedziała, że jest coraz więcej miejsc, w których nie można płacić gotówką. Później czytam echa tego właśnie, znajdują się też w twojej książce, ale też wyczytuję, że 40%, i to też przypuszczam, nie jest myślenie, 40% domostw w Sztokholmie zamieszkuje tylko jedna osoba, z czego można wnioskować... W ogóle w Szwecji, nie tylko w Sztokholmie. Tylko w Sztokholmie. W całej Szwecji, tak. Więc jest to miasto samotności, jakby przygotowane, ale też... no i to jest takie pytanie, którym trochę chciałbym cię sprowokować właśnie. Miasto chyba przygotowane też do depresji, do samotności, do tych wszystkich skutków i do strachu w sumie samego w sobie też, mimo że jednocześnie bardzo dobrze przygotowane, czyli takie miasto, myślę kraj teraz, tak, jeśli można sobie spojrzeć na taką, na taką właśnie trochę prowokującą i wykraczającą poza bardzo określone myślenie i takie bardzo precyzyjne opowiadanie o tej sytuacji. To co byś powiedziała? Powiedziałabym tak, że rzeczywiście Szwecja to jest kraj, w którym istnieje problem samotności niechcianej, być może w większym zakresie niż w wielu innych krajach, ale jednocześnie powiedziałabym też, że w Szwecji istnieje coś takiego jak samotność upragniona. W Szwecji samotność nie jest takim tabu. Ja zresztą piszę o tym książkę, o czym gdzieś tam też wiesz. W Szwecji jest bardzo dużo akceptacji tego, że czasami człowiek jest sam. Bardzo dużo tęsknoty do tego, by być samotnie na łonie natury. I rzeczywiście przestrzeń kontaktów międzyludzkich trochę inaczej wygląda. To jest po prostu tak, że kiedy jeszcze nie było wirusa wiadomego, to kiedy wsiadało się do autobusu w Sztokholmie czy do metra, to można było mieć pewność, że każdy kolejny pasażer będzie za wszelką cenę starał się znaleźć takie miejsce, które jest samotne, gdzie nikt nie siedzi. I dopiero kiedy już te miejsca znikną, to wtedy ludzie zaczną siadać koło siebie, tak? Ludzie mają większy dystans między sobą, kiedy rozmawiają. Ja jeszcze z czasów moich dyplomatycznych pamiętam, że bawiły mnie takie sceny w ambasadzie, kiedy jakieś osoby, które niedawno przyjechały z Polski, rozmawiały ze szwedzkimi dyplomatami i czasami można było zaobserwować coś takiego, że Polacy zbliżają się do rozmówcy, a wtedy Szwedzi się cofają. I Polacy napierają, a Szwedzi idą do tyłu i to były takie tańce po salonach ambasady. Więc można powiedzieć, że pod tym względem Szwecja była przygotowana, tak, do tego, by unikać zarażenia się wirusem. Ale jednocześnie, kiedy mówisz o depresji, tak, w Szwecji oczywiście między innymi też ze względu na brak światła, jeszcze większy niż w Polsce, ten temat pojawia się zresztą w Bardzo zimnej wiośnie i pojawi się w kolejnej części tej trylogii, bo to prawdopodobnie będzie trylogia. Więc w Szwecji jest dosyć dużo ludzi, którzy też mają jakieś problemy takie psychiczne i na pewno jest tak, że Sztokholm jest zupełnie innym miastem zimą i jesienią, kiedy ludzie rzeczywiście unikają kontaktu z innymi i chodzą jacyś strasznie ponurzy po ulicach, a potem zaczyna się jakaś taka po prostu euforia słońca, euforia wiosny. Ja o tym pisałam w mojej książce o Sztokholmie i muszę powiedzieć, że nawet w czasie właśnie teraz epidemii to były takie dni w Sztokholmie, w weekendy, kiedy nagle robiło się słonecznie i wtedy było widać, że ci zdyscyplinowani Szwedzi, którzy raczej słuchają się tego, że mają po prostu nie przebywać w zbyt dużych grupach i mają unikać tłumu, nagle wszyscy siedzieli w kawiarnianych ogródkach i wszyscy siedzieli gdzieś tam na ławeczkach obok siebie w słońcu. Także widać było to, że potrzeba światła powoduje, że nawet zapomina się o epidemii, ale też bardzo wpływa na polepszenie się humoru. Ale wiesz, mam wrażenie, i to jest dosyć ciekawe, że Szwecja przez to, że tutaj zupełnie inaczej zareagowano na tego wirusa, przez to, że tutaj właściwie nie było takiej pandemii strachu,
bo nie uprawiali jakiejś takiej propagandy strachu politycy szwedzcy, a epidemiolodzy, którzy właściwie zarządzają tym, jak tutaj się realizuje program walki z koroną. Oni też po prostu starali się jednak wprowadzać atmosferę raczej spokoju. I wydaje mi się, że przez to Szwedzi mają zupełnie inny odbiór tego, co w tej chwili się dzieje. To znaczy, no właśnie mam wrażenie, że jest mniej ludzi, którzy odczuwają bardzo silny strach. Mam wrażenie, że jest jakiś taki, zwłaszcza na początku, kiedy się okazało, że Szwecja idzie inną drogą niż wszyscy, to wyczuwałam w moich znajomych Szwedach i w ludziach, z którymi rozmawiałam też jakoś tak przypadkowo, rodzaj jakiejś takiej euforii, takiego poczucia, że my sobie damy radę, nie zamykając wszystkiego. Właśnie w tym była jakaś taka dziwna radość. No jednak dziwna, bo sytuacja jest trudna. Ale nie, to nie było szaleństwo, tylko raczej... wiara, jakiś rodzaj wiary. Wiara. Wydaje mi się, że właśnie wyszło być może nagle to, że Szwedzi no, gdzieś mają w sobie jeszcze krew wikingów, bo wiesz, że ja często pisząc o Szwecji, na przykład poruszałam te tematy w Moralistach, bardzo często opowiadam o tym, że w Szwecji jakimś takim trudnym problemem jest nieumiejętność nazywania pewnych tematów tabu. Poruszam też ten temat w Bardzo zimnej wiośnie. Często mówię o strachu Szwedów przed konfliktami, o tym, że to jest niedobre w pewnych politycznych sytuacjach, że to bardzo, bardzo źle wpłynęło na dyskusję o wielokulturowości i na dyskusję o polityce migracyjnej. To, że bano się nazywać pewne problemy. Więc gdzieś tam sama w sobie wytworzyłam chyba taki obraz Szwedów jako ludzi, którzy być może są trochę strachliwi, może przez to, że tak długo żyli w bardzo spokojnym kraju, od setek lat nie mieli wojen, to być może po prostu unikają trudnych sytuacji. Ale nagle zorientowałam się właśnie w tym czasie teraz, że w Szwedach jest też ogromna odwaga i ogromna konsekwencja obrony pewnych wartości. I muszę powiedzieć, że wtedy jeszcze lepiej zrozumiałam postawę Szwecji w czasie kryzysu migracyjnego, bo zrozumiałam, że Szwedzi w jakiś sposób rozumieją, że otwartość ma swoją cenę. To znaczy, że jeżeli zachowujesz na przykład w sytuacji trudnej, na przykład w sytuacji pandemii, otwartość w społeczeństwie, to ryzykujesz tym, że będzie dużo zachorowań, ale że mimo wszystko to ma taką wartość, że należy się tym zmierzyć. I tak samo było w czasie kryzysu migracyjnego, że chyba po prostu jednak rozumiano, że przyjęcie niesamowitej liczby ludzi, jaką to liczbę Szwecja przyjęła, będzie miało także jakieś trudne konsekwencje, problemy logistyczne, że to może wywołać jakiś chaos i wywołało chaos. Ale jednak i szwedzcy politycy i jednak społeczeństwo, które się bardzo podzieliło i spolaryzowało w tym temacie, ale jednak jakoś zmierzyli się z tym. Więc myślę, że Szwedzi mają w sobie cały czas wikingów, chociaż jednocześnie są takim społeczeństwem, w którym też można powiedzieć, że istnieje jakieś uzależnienie od bezpieczeństwa i wygody. No właśnie, nawet mam na tę okazję odpowiedni cytat, który brzmi: ustalony porządek chroni przed depresją i samotnością. To także jest cytat z twojej książki, Bardzo zimna wiosna. Zatrzymajmy się na chwilę w tym Sztokholmie, o którym już wygadałaś, że byłam u ciebie. I na dzielnicy, to jest dzielnica, to jest rodzaj regionu, jak to się profesjonalnie nazywa? Nacka, tak? Naka, wymawiasz Naka. Naka, tak. Okay. Naka jest oddzielną gminą, ale ona znajduje się w regionie sztokholmskim. I w Naka są różne dzielnice, także moi bohaterowie, którzy mieszkają w Storängen, mieszkają jednocześnie w Naka. W gminie Naka i w dzielnicy Storängen. Ja mieszkam w dzielnicy Saltsjö-Dyfnes, także w Naka. I tam jest jezioro, które ja poznałem, czy nie? Tak. To jest to jezioro. To znaczy, to najbliżej mnie, to nie jest to jezioro, ale wydaje mi się, że byliśmy też nad jeziorem. I tam właśnie dzieje się część akcji Bardzo zimnej wiosny, tak. Bardzo niedobrze. Bo to jest oczywiście w twojej książce, co jest też takim rodzajem fotografii w zasadzie, z tego, jak jest w rzeczywistości. Ta dzielnica z jednej strony jest właśnie bardzo spokojna, można powiedzieć w pewnym sensie luksusowa, a z drugiej strony
mieszkają tam ludzie i ci ludzie ciągną za sobą rozmaite historie i w zasadzie przez pryzmat tych historii ten spokój jest bardzo mocno zaburzony i bardzo tę atmosferę też tego takiego niepokoju czuć. Zresztą w ogóle czuć też w twojej książce od bardzo, bardzo w zasadzie pierwszych stron. Ale i tu zaskoczenie, bo nie będę cię pytał teraz o ten niepokój, to później, ale ja mam takie wrażenie i to też jak byłem u ciebie, no ale to też jest temat w zasadzie tej książki, sport, a w zasadzie nie sport, tylko rodzaj takiego jakiegoś kontaktu ze swoim ciałem, ale też pracy nad swoim ciałem. Tam się pojawia yoga i pojawia się no i pojawiają się techniki oddychania, to też jest część, którą najlepiej się uczyć w jodze, ale też pojawiają się w ogóle takie komentarze, ja na nie bardzo zwracałem uwagę, dotyczące ciała, tego, jak człowiek, w jakiej relacji jest ze swoim ciałem. I sobie pomyślałem, że to jest w zasadzie coś, co wcale się tak często nie zdarza i ty masz tego jakąś taką, mam wrażenie, podwyższoną świadomość, dlatego, że sama też jesteś osobą, która dba o takie rzeczy, nie tylko na poziomie literackim, prawda? Tak, to znaczy rzeczywiście jedna z moich bohaterek, Ewa, uprawia jogę, aczkolwiek ona nie jest tak zaawansowaną joginką jak ja, bo ja rzeczywiście od wielu, wielu lat uprawiam jogę i to taką najbardziej wymagającą jej formą, bo jest to asztanga, czyli joga, która w pewnym sensie jest zakonem, dlatego że asztangę trzeba uprawiać 6 dni w tygodniu, bardzo wcześnie rano. Ja w tej chwili jestem na takim etapie, że 3 razy w tygodniu wstaję za 15:05, a pozostałe dni, kiedy uprawiam jogę, w 5:30. Więc to jest oczywiście coś, co bardzo zmienia życie. Ale moje doświadczenie jogi przede wszystkim jest takie, że my przez doświadczenie swojego ciała możemy także lepiej zrozumieć własną psychikę, uporać się z różnymi trudnymi rzeczami, z jakimiś traumami. Właściwie w ciele jest bardzo dużo rzeczy zapisanych w nas i zamiast chodzić na psychoterapię, to można także chodzić na jogę. I to są inne formy, które prowadzą jednak właściwie do tego samego, czyli do jakiegoś takiego znalezienia harmonii i zrozumienia siebie. I rzeczywiście ja uważam, że w procesie na przykład wychodzenia z roli ofiary, a ja też sporo poświęcam temu tematowi w mojej książce, to znalezienie kontaktu z własnym ciałem jest jakimś pierwszym podstawowym krokiem. I też muszę powiedzieć, że moje wyczulenie na sprawy ciała i tego właśnie, że my jesteśmy i ciałem, i duszą, i że nasz rozwój musi być holistyczny, że jeżeli taki nie jest, to jest właściwie niepełne. Myślę, że mam tego bardzo głębokie zrozumienie dlatego, że ja jednak jestem tym pokoleniem polskim, które wychowało się jeszcze zupełnie bez świadomości tego, że jakiś sport czy ruch jest ważny. Ja byłam nastolatką, która po prostu nie chodziła nigdy na zajęcia WF-u i zawsze miałam jakiś tam powód, dlaczego nie. Jedynym sportem, który uprawiałam od dzieciństwa, było narciarstwo, no ale narciarstwo uprawia się jednak powiedzmy tydzień czy 2 tygodnie w roku. I ja myślę, że to bardzo utrudniło moje dojrzewanie, moje stawanie się kobietą, dlatego że to z jednej strony chodzi o takie proste rzeczy, że ruch powoduje, że mamy więcej endorfin i wtedy łatwiej unikamy depresji, prawda? To jest to. Ale to też właśnie chodzi o jakieś takie odnalezienie się w sobie, bo nawet jeżeli jesteśmy bardzo skupieni na intelekcie, ja wychowałam się jeszcze, właśnie sobie uświadomiłam to niedawno, że do tego stopnia już jestem dinozaurem, że pochodzę z klasy społecznej, która w pewnym sensie już nie istnieje, prawda, bo inteligencja w tej formie, która istniała przed upadkiem komunizmu, właściwie już nie istnieje, ale właśnie w tej klasie społecznej ruch nie był czymś ważnym, to wręcz ja pamiętam to jeszcze takie moje własne myślenie, że mi się wydawało, że jak ktoś uprawia jakiś sport, gra w piłkę nożną czy w koszykówkę, to jest jakaś taka osoba, która pewnie nie czyta książek. Ja naprawdę tak myślałam w liceum na przykład. I
A jest podobno zupełnie na odwrót. To jest znaczy, dokładnie, że ruch powoduje, że stajemy się jeszcze inteligentniejsi i łatwiej różne rzeczy rozumiemy. I zdecydowanie w tym duchu wychowałam mojego syna, który od małego uprawiał liczne sporty. Ale właśnie to doświadczenie tego, że ja wiem, kim jestem i kim byłam bez takiego kontaktu ze swoim ciałem i bez prac nad ciałem i wiem, jak strasznie moje życie zmieniła w pozytywny sposób joga. I jak stałam się kimś zupełnie innym. I dlatego, ponieważ ja w ogóle traktuję trochę kryminał, po pierwsze jako powieść realistyczną, jedyną być może współcześnie możliwą w pełni realistyczną powieść, a poza tym uważam, że napisanie takiego utworu gatunkowego, książki gatunkowej daje szansę na to, by skomunikować się z dużo większą grupą czytelników. I wtedy można też przekazać jakieś rzeczy, które są ważne, więc myślę, że dlatego ta joga też się pojawia. A poza tym po prostu to jest we mnie, a jednak dużo rzeczy, które w nas są, wchodzi w literaturę, jak sam dobrze wiesz, jako pisarz. No i projektujesz to twoje rozpoznanie wagi ciała, wagi jako znaczenia ciała, na też bohaterów, którzy też potrafią obserwować, to znaczy po mowie ciała, też z mowy ciała, z tego, czy ciało jest spięte, czy nie, potrafią sporo wyczytać. No dobra, ale to zostawmy fizyczność. Tylko przerwę, bo rzeczywiście ja na przykład w tej książce opowiadam o tym, że jeden z policjantów widzi, że ktoś kłamie podczas przesłuchania, dlatego że ta osoba ma jakiś taki tik i porusza palcami u nóg. I to jest zresztą prawdziwa historia. Ja często już o tym mówię i powtarzam, że w tej książce opowieść o policjantach ma w sobie bardzo wiele prawdziwych elementów, dlatego że ja zrobiłam bardzo, bardzo wnikliwy research i też zaprzyjaźniłam się z jednym policjantem, który mi zdradził naprawdę wiele tajemnic zawodu. Więc na przykład właśnie historia o tym, że się obserwuje czyjeś ciało w ten sposób i co wyjawia, że ktoś kłamie, jest historią prawdziwą. O, to ciekawe, co mówisz, to w takim razie o to, co miałem cię zapytać, zapytam za chwilę, a jak już jesteśmy przy policjantach, no bo książka jest dedykowana szwedzkim policjantom. To jest jakiś osobny gatunek, szwedzki policjant? No chyba dzisiaj trochę tak można powiedzieć, dlatego że to są policjanci w kryzysie, który cały czas trwa, dlatego że szwedzkie służby zostały bardzo gruntownie zreformowane w niezbyt dobry sposób. Ta reforma trwa już od paru lat i to rzeczywiście wpłynęło w dużym stopniu na to, jak się policji pracuje. Doprowadziło do tego, że bardzo wielu policjantów w ogóle zrezygnowało z pracy, odeszli do pracy w jakichś firmach ochroniarskich albo w ogóle się zmienili branżę, więc dzisiaj policja przeżywa także ogromny kryzys kadrowy, kryzys pewnej niewydolności, która to niewydolność wynika z faktu, że w Szwecji w bardzo krótkim czasie bardzo wzrosła przestępczość zorganizowana. Naprawdę jakoś tak się zaostrzyły wojny gangów, dochodzi w miastach do strzelanin. Zresztą ciekawe jest to, że przez ostatnie dwa lata właściwie Szwecja żyła tym, że cały czas gdzieś dochodziło do jakichś strzelanin, że ginęli młodzi ludzie, głównie mężczyźni, ale nie tylko. Że gdzieś tu wybuchł granat, a gdzieś jeszcze doszło do jakiegoś wybuchu i nawet nie wiadomo, co ten wybuch spowodowało. I teraz nagle, kiedy pojawił się wspominany już wirus, to te informacje o strzelanina, do których dalej dochodzi, w ogóle na nikim nie robią wrażenia. Wcześniej to po prostu miało taką siłę polityczną, że wiadomo było, że kolejne wybory będą traktowały tylko i wyłącznie o tym, że prawdopodobnie wygrają szwedzcy demokraci, bo oni chcą walczyć z przestępczością najostrzejszymi środkami. Teraz to w ogóle nikogo nie interesuje, wszyscy są zajęci. Ja się trochę z tego śmieję, ale to pokazuje, jak bardzo jesteśmy jednak, jak nie jesteśmy w stanie podzielić naszej uwagi między różne problemy i jak część problemów, które zaprzątają nasz umysł, okazuje się nie tak wielkimi, jeżeli pojawi się jeszcze większy problem. Ale wracając do policji, to ja po prostu prowadząc te wszystkie rozmowy z policjantami, zrozumiałam chyba, że
jak wiele jednak w pracy takiego dobrego policjanta jest jakiejś takiej bardzo uczciwej, humanitarnej postawy i że to jest rzeczywiście służba i że rzeczywiście jest taki zawód, który wchodzi we wszystkie sfery twojego życia prywatnego, który strasznie dużo od ciebie wymaga, no i bez którego społeczeństwo nie funkcjonuje. I muszę powiedzieć, że polubiłam zarówno moich bohaterów, których wymyśliłam, jak tych policjantów, których spotkałam. I poczułam, że dlatego chcę w ogóle szwedzkim policjantom zadedykować książkę. Oni też mają pewne cechy charakterystyczne, o niektórych piszą. Na przykład piszą o tym, że policjanci wchodzą do jakiegoś domu, żeby robić przesłuchanie i pierwsza rzecz to zdejmują buty. To może nie jest coś, co nam się kojarzy na przykład z policją amerykańską. Ja sama też mam wrażenie, że szwedzcy policjanci są jednymi z tych takich najłagodniejszych, najbardziej... jakby to powiedzieć, ja jak widzę szwedzkiego policjanta na ulicy, to nigdy nie mam takiego poczucia, że to jest osoba, która może w jakikolwiek sposób mi zagrozić. A muszę powiedzieć, że na przykład podróżując po Ameryce, miałam zawsze takie poczucie, że boję się być na przykład zatrzymana, kiedy prowadzę samochód, no bo wiem, że w Ameryce to trzeba trzymać ręce na kierownicy, a jeżeli zrobię coś źle, to przecież oni mają broń, bo mogą się bać. Więc to, że ta ilość przemocy, która jest używana przez policjantów w bardzo różnych krajach, jest zdecydowanie, to znaczy tego nie ma w takim natężeniu w pracy szwedzkiej policji. Co oczywiście też prowadzi do bardzo dziwnych sytuacji. To prowadzi do takich sytuacji, kiedy na przykład kiedy dochodzi do zamieszek na przedmieściach i młodzież obrzuca samochody policjantów kamieniami i naprawdę takie rzeczy się zdarzały, między innymi w Sztokholmie, to szwedzcy policjanci się wycofują. No, oni z reguły gdzieś stoją z boku i czekają, aż sprawa się troszeczkę uspokoi, bo ich naczelnym zadaniem jest, żeby nie zaogniać sytuacji, żeby nie doprowadzić do tego, że będą jakieś straty w ludziach. Także to jest taka policja, która nie zawsze jest skuteczna, ale jednocześnie to jest taka policja, która mam wrażenie... no może kojarzyć się z jakąś opieką nad społeczeństwem, choć bywa to bardzo nieskuteczna opieka, to znaczy jeżeli chodzi w tej chwili na przykład o wykrywalność pewnego typu przestępstw, to ona jest bardzo niska w Szwecji. No Jens, jeden z policjantów w twojej książce mówi, jak być policjantem i uchronić się od przesądów. Zadaje takie pytanie, które jest takim rodzajem, no w zasadzie rodzajem wyzwania, prawda? Też dla tej pracy jako takiej. I w zasadzie to też się układa w takie pytanie, które chciałbym tobie zadać, czy to się jakoś z twoich kontaktów właśnie z tymi zaprzyjaźnionymi pytaniami, jak wyglądałaby odpowiedź na to pytanie, to znaczy jak to w praktyce. To jest trudne i oni sami się nad tym zastanawiają, dlatego że rzeczywiście na przykład wspomniałam przestępczość zorganizowaną w Szwecji i gangi. I nie jest już tajemnicą, bo nawet pisała o tym szwedzka prasa, która niechętnie pisze o pochodzeniu etnicznym przestępców, czy o w ogóle to są takie tematy w Szwecji, których się raczej właśnie nie porusza. Ale jednak jeżeli chodzi o właśnie takie zorganizowane duże gangi, to wiadomo, że one mają w większości charakter etniczny. Wiadomo, że bardzo wielu młodocianych przestępców, na przykład takich młodych chłopców kilkunastoletnich, którzy chodzą z bronią i na przykład też już zabijają, bo bardzo często w tej chwili gangi wykorzystują ludzi niepełnoletnich do tego, by na przykład usuwać jakichś tam wrogów, ponieważ wiadomo, że człowiek 16-letni nie dostanie takiego wyroku, jaki dostanie człowiek, który ma 20 parę lat. I bardzo często jest tak, że ci ludzie pochodzą z etnicznych przedmieści, bardzo często pochodzą z rodzin imigranckich, przy czym jest to często drugie pokolenie imigrantów, ale jak się o tym mówi i zaczyna się wnikać w ten temat, to można też zrozumieć, że problem wynika z kilku różnych kwestii, z tego, że istnieją w Szwecji takie obszary, takie miejsca, w których awans społeczny jest niezwykle utrudniony, w których po prostu kończysz szkołę podstawową, nie umiejąc dobrze czytać, potem przerywasz naukę w liceum, dlatego że tak niski jest poziom szkół. Jeżeli masz rodziców, którzy nie znają szwedzkiego,
i nie mogą ci pomóc w szkole, to tym trudniejsza jest twoja droga do tego, by zdobyć właściwe wykształcenie. I później nagle się okazuje, że jesteś młodym mężczyzną bez pracy, który raczej nie ma szansy na to, by rzeczywiście poczuć się częścią społeczeństwa, którym się urodziłeś, ale jednak cały czas jesteś na marginesie. I dla takich młodych mężczyzn jedyną ścieżką kariery, takiej szybkiej kariery z szybkimi pieniędzmi jest na przykład handel narkotykami, czy w ogóle jakiś rodzaj przestępczości. Ja piszę w mojej książce także o sytuacji młodych Afgańczyków w Szwecji. Szwecja w czasie kryzysu migracyjnego przyjęła bardzo dużą grupę uchodźców niepełnoletnich, głównie z Afganistanu. Zresztą po jakimś czasie okazało się, że duża część z tych niepełnoletnich uchodźców tak naprawdę to są dorośli już mężczyźni, którzy podają, że są dziećmi, a ponieważ w Szwecji jako jedynym kraju w całej Skandynawii i chyba w ogóle w Europie nie sprawdzano wieku osób, które nie wyglądały na przykład na 16 lat, wyglądały na 20, ale twierdziły, że mają 16, to w Szwecji doszło takiego nadużycia, że rzeczywiście przyjęto też dość dużo ludzi, którzy po prostu zaczęli udawać, że mają mniej lat niż rzeczywiście mieli. Nie dlatego, że zaczęli udawać, że byli złymi ludźmi, tylko dlatego, że to był najlepszy sposób na to, by móc po prostu zdobyć azyl. I ta grupa trafiła do Szwecji, dosyć było o niej głośno i dosyć duża toczyła się dyskusja na temat tego, komu pozwoli zostać, komu nie, no bo generalnie uważało się, że przede wszystkim mają być przyjmowani uchodźcy z Syrii, a tu nagle było bardzo dużo Afgańczyków i to często wcale nie przyjeżdżających z Afganistanu, tylko często z Iranu, tak jak jeden z moich bohaterów, Rashid. I no, w dyskusji medialnej przeważały takie głosy, że należy tym ludziom koniecznie pozwolić zostać, że to niehumanitarne gdzieś ich odsyłać, więc bardzo wielu z nich zostało, ale też bardzo wielu z nich nie dostało wystarczającej pomocy, by na przykład móc znaleźć pracę albo by rzeczywiście nauczyć się szwedzkiego. I wiadomo już, że z tej grupy też sporo młodych ludzi trafiło po prostu na ścieżkę, jakąś ścieżkę przestępczości. Więc wracając do pytania o tym, czy można uniknąć przesądów. Ja myślę, że jeżeli właśnie przygląda się sprawom w taki bardzo wnikliwy sposób, a później zaczyna się też analizować to, co ja analizowałam w Moralistach, a mianowicie ten fakt, że Szwecja z jednej strony jest otwarta, ale z drugiej strony jest krajem, który bardzo ma duże problemy z integrowaniem imigrantów na rynku pracy. Że tutaj z jednej strony nie ma tak dużo rasizmu, ale z drugiej strony jak masz CV z dziwnym nazwiskiem, to naprawdę masz dużo mniejsze szanse na to, by dostać się na rozmowę kwalifikacyjną, niż jeżeli nazywasz się Svensson. I ma to między innymi związek z tym, że Szwedzi właśnie to jest naród, w którym panuje jakaś kultura konsensusu i ludzie w pracy nie za bardzo lubią takie duże różnice i kłótnie, także najłatwiej jest pracować z tymi, którzy mają takie same kody kulturowe jak ty. Więc to wszystko razem powoduje, że nagle sytuacja się okazuje bardzo skomplikowana i mądry policjant jest w stanie uniknąć stereotypów, choć jednocześnie wszyscy policjanci, z którymi rozmawiałam, mówili o tym, że, no, że no tak jest, że na przykład jeżeli są wzywani do jakichś takich sytuacji, gdzie czy przemoc domowa, no to bardzo często to jest też to są też domy imigrantów, nie tylko, ale bardzo często. I bardzo często jest tak, że młodociani przestępcy pochodzą z imigranckich rodzin. I wydaje mi się, że po prostu lepiej chyba o tym mówić, tym bardziej, że znowu, jak się popatrzy na statystyki światowe, na przykład statystyki przestępczości w Wielkiej Brytanii po tym, jak otworzyła swoje granice między innymi dla Polaków. Też było bardzo dużo, znaczy zawsze jest tak, że imigranci, zwłaszcza ci, którzy dość niedawno przyjechali, są grupą, która jest także reprezentowana w dosyć dużym stopniu w statystykach przestępczości. To jest po prostu międzynarodowe zjawisko, także może nawet jak się to powie, to wtedy przestaje to tak strasznie boleć i od razu prowadzi do takich wniosków, ach, to w takim razie zamknijmy granice. No tak, no bo to poruszyłaś bardzo, bardzo dużo tematów i problemów, bo to zawsze jest też rozmowa
o warunkach, w jakich policjanci pracują, to znaczy rozmowa o mądrości policjantów jest rozmową o tych ramach, w których oni mogą działać, prawda, poruszać się. Jens ma zresztą bardzo dużo błyskotliwych obserwacji. Jedną z nich teraz zacytuję. To jest cytat, więc proszę mi, ale to też jest kryminał, to nie jest opowieść dla dzieci, więc padają tutaj rozmaite wyrazy. I ten cytat brzmi tak: jak coś dobrze działa, to trzeba to kurna zreformować. Zajebać do niepoznania w imię świętej lepszości. Daj szwedzkiemu politykowi komputer, to ci go przerobi na mega zegarek, z którego zrobi ultra nowoczesną maszynkę do mięsa i rewolucyjne spinki do włosów, a na zakończenie znów komputer, tyle że gorszy. No i coś w tym jest, uwierz mi, bo rzeczywiście jest tak, że Szwecja to jest kraj bardzo radykalny, który jest w Szwecji jakimś takim wielkim mitem, pozytywnym mitem, jest wiara w szwedzką nowoczesność i wiara w to, że Szwecja jest zawsze w forpocztach zmian i zawsze jest tym krajem przodującym w różnych tematach. Co zresztą jest prawdą, bo Szwecja rzeczywiście bardzo często przoduje, Szwecja to jest kraj bardzo wielu wynalazków. Z tego co pamiętam, to nawet Skype, przez który rozmawiamy, jest szwedzkim wynalazkiem. Więc to wszystko jest prawdziwe, ale to spowodowało, że w Szwecji czasami realizuje się reformy bardzo radykalne i naprawdę bezsensowne i jeszcze realizuje się je zbyt szybko. I na przykład, jeżeli chodzi o policję, to jednym z takich najgłupszych elementów przeprowadzonej reformy wielkiej było to, że właściwie zlikwidowano lokalne komisariaty. I o tym między innymi opowiadał tutaj Jens, bo likwidacja lokalnych komisariatów spowodowała, że policjanci, którzy mieli wiedzę często zdobywaną przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat na temat środowiska przestępczego w danej dzielnicy czy w danym regionie, nagle zaczęli pracować w bardzo wielu różnych miejscach, gdzie są po prostu wrzucani na przykład tylko po to, by dokonać aresztowania, albo tylko po to, by zająć się jakąś konkretną sprawą. I tam nie znają tego świata, z którym muszą w jakiś sposób sobie poradzić. Nie mają tych kontaktów, które są potrzebne, by czasami rozwiązać jakąś zagadkę przestępstwa. Już teraz mówię takim językiem kryminału, prawda, zagadka. I dowodem na to, że naprawdę to jest tak, że czasami się przerabia komputer na maszynkę do mięsa, a potem znów na komputer, jest fakt, że w tej chwili właśnie niedawno ogłoszono, że będzie się znowu tworzyło komisariaty lokalne, po tym jak wszystkie zlikwidowano, bo jednak one są potrzebne, zwłaszcza w tych trudnych dzielnicach, to jednak lokalni policjanci są potrzebni. Także wszystko zlikwidowano po to, by teraz to od nowa tworzyć. Także czasami tak w Szwecji też potrafi być. Podobne cuda działy się w szwedzkiej służbie zdrowia, która na przykład w tej chwili naprawdę w imponujący sobie sposób radzi z zaistniałą sytuacją, ale chyba właśnie dlatego, że nagle po prostu o tym, jak będzie się zwiększało liczbę miejsc intensywnej terapii, decydowali przede wszystkim specjaliści, przede wszystkim lekarze, dyrektorzy szpitali, a nie konsultanci z różnych firm, którzy wcześniej na przykład byli odpowiedzialni za budowę nowego szpitala Karolinska. To jest najdroższy szpital w Europie i chyba jeden z takich gorzej w tej chwili funkcjonujących przez to, że tam wprowadzono strasznie dużo dziwnych rozwiązań, bardzo nowoczesnych, ale nie skonsultowanych z tymi ludźmi, którzy mieli w szpitalu pracować. Także takie Szwecja ma ten problem, przy czym nie chciałabym tego tak w ogóle wyśmiać, dlatego że czasami właśnie odwaga wprowadzania zmian, odwaga reform przynosi wspaniałe skutki, ale jeżeli po prostu chce się ulepszać coś, co działa, a przede wszystkim ulepszać, nie rozmawiając z tymi ludźmi, którzy najwięcej wiedzą o tym, co należy zmienić, a czego zmieniać nie wolno, no to wtedy robi się źle i tak właśnie stało się z reformą policji. No dobra, skoro jesteśmy przy wizjonerach, to chciałem cię zapytać o Józefa Franka, bo lubię tę postać, nie tylko jako postać, ale też jej wpływ na rzeczywistość po dziś dzień w zasadzie, no bo Józef Frank jest postacią historyczną, to zresztą, bo tak cały czas tutaj
faworyzuje tego Jensa, ale to Bjorn się zna na designie. No ale więcej to ty powiedz, kim jest Józef Frank i dlaczego on się pojawia. Bo mam ja tutaj tylko, o Sztokholmie. Ja tylko powiem naszym widzkom i widzom, że jest taka możliwość, żeby zadać pytanie. Można to zrobić najlepiej wpisując je na czacie na YouTubie. Ja mam podgląd na to. Jeśli Państwo mają o coś ochotę zapytać, to Kasia bardzo chętnie odpowiem. Mhm. Teraz zmieszam trochę. Józef Frank. Domieszam inną książkę, bo to jest moja książka w Sztokholmie, ze zdjęciami mojego syna Daniela Tubylewicza. I tutaj na zdjęciu widać wnętrze sklepu Svensk Sten, w którym to sklepie można po dziś dzień kupić cudowne projekty Józefa Franka. Byłem tam. Józef Frank jest rzeczywiście postacią, która pojawia się też w moim kryminale i ja nawet wkładam w jego usta jakieś słowa, których oczywiście nigdy nie wypowiedział, ale jest to postać bardzo ciekawa, dlatego że Frank był uchodźcą, był bardzo znanym najpierw architektem, wcale nie designerem austriackim, który przyjechał do Szwecji uciekając przed nazizmem. Kiedy przyjechał do Szwecji, był już bardzo znaną postacią w świecie architektury i on spotkał w Szwecji bardzo ciekawą kobietę, która stała się jego współpracowniczką, nie partnerką, tylko właśnie współpracowniczką, Astrid Eriksson, która była właścicielką takiego niedużego sklepu, ale pod wspaniałym adresem na Strandvägen. Ten sklep się nazywał Svensk Ten. I oni razem zaczęli tworzyć projekty, przede wszystkim mebli, a później także tkanin. I Józef Frank stworzył zupełnie nową koncepcję wnętrza szwedzkiego, całkowicie zmienił myślenie o designie. W jaki sposób zmienił? Otóż on uważał, że harmonię można osiągnąć, łącząc ze sobą bardzo dużo pozornie niepasujących do siebie wzorów, że we wnętrzu nie powinno być tak, że wszystkie meble są z tej samej serii i w tym samym kolorze, że właśnie należy łączyć ze sobą bardzo różnorodne, piękne przedmioty i że w ogóle dom czy mieszkanie ma być takim miejscem, w którym są rzeczy, które kochasz i które wyrażają także twoją osobowość i że może być w tym pewne szaleństwo, które będzie jednocześnie harmonijne. Ja uwielbiam projekty Franka, bo one są bardzo charakterystyczne, przede wszystkim jego tkaniny, które są taką feerią barw, są to bardzo, bardzo rzucające się w oczy rzeczy. Jeżeli masz w domu poduszki Józefa Franka, to po prostu to jest pierwsza rzecz, która się wrzuca w oczy, jak się wchodzi do salonu czy innego pokoju. I ciekawe jest to, że dzisiaj w prawdziwym szwedzkim domu, gdzie dba się o to, żeby właśnie było designersko i ładnie, a bardzo wielu Szwedów o to dba. To jest taki szwedzki snobizm, że właśnie dba się o z jednej strony adres, a jeżeli już ma się dobry adres, to dba się także o to, żeby wnętrze było nie tylko ładne, ale żeby było widać w nim pewne charakterystyczne przedmioty, pewne charakterystyczne projekty, które są kojarzone z dobrym gustem, ale także z sukcesem. I nam w Polsce często się kojarzy Szwecja przede wszystkim z takim niezwykle prostym stylem, z tym, że to są białe wnętrza, proste meble z Ikei, ale prawda o takim wyrafinowanym szwedzkim urządzaniu wnętrz jest taka, że wielką prostotę i oszczędność łączy się właśnie z elementami ocieplającymi zresztą wnętrze bardzo, takiego szaleństwa. I to szaleństwo jest bardzo często autorstwa Józefa Franka, bo trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że Svensk Ten nie jest wielkim sklepem, ma też sprzedaż wysyłkową, to w niesamowicie wielu szwedzkich domach można znaleźć jakieś małe elementy z tego sklepu, bo trzeba powiedzieć, że na przykład meble z tego sklepu to mają tak niesamowite ceny, że stać na nie, no nie wiem, głównie rodzinę królewską, która też tam kupuje. Skoro jesteśmy przy rodzinie królewskiej, w ogóle przysłowie królewska, są pytania, zaraz je przekażę do ciebie od naszych widzek. Skoro jesteśmy przy bibliotece, no to, bo to nie padło jeszcze, ale
też chciałem właśnie o tego Józefa Franka zapytać, bo powiedziałaś o tym, że on rok po tym, jak Hitler przejął władzę w Niemczech, on wyjechał z Austrii i uciekając przed nazizmem, a tak naprawdę bardzo ważnym tematem, który wydaje się takim właśnie tylko tłem, ale jest bardzo taką istotną, taką kanwą, na której rozgrywa się w zasadzie opowieść o różnych istotnych sprawach, jak przemoc, jak solidarność, jak strach, jak ucieczka, no to jest wiadomość, którą wyczytałaś, tutaj wracam do tej królewskiej, w Bibliotece Królewskiej, to takie napięcie, bo Biblioteka Królewska i w twoim opisie tam nie byłem, ale, ale ty tam często bywasz z racji właśnie zbierania materiałów, ale też Ewa tam była i wyczytała taką informację, która jest zaskoczeniem, myślę, dla wielu ludzi, którzy dysponują taką obiegową wiedzą na temat wojny, na temat II wojny światowej. Obiegowa wiedza mówi bowiem, że pod koniec wojny, już po zakończeniu, kiedy był ten cały wielki rozgardiasz potworny, no to do gwałtów dochodziło no przez sprawców ze strony przede wszystkim radzieckiej, prawda? To pasowało też do takiej pamięci historycznej napięcia wschód-zachód, prawda? Tak, czyli radzieccy żołnierze z Azji niemalże żołnierze. Tak, radzieccy dzicy żołnierze, tak. Wszyscy się rzucają na przedstawicielki już przyszłej zachodniej strony. Tymczasem, jak wyczytał je właśnie Ewa, 190 tysięcy kobiet zostało zgwałconych przez Amerykanów. Tak, ja muszę powiedzieć, że książkę Miriam Gebhardt, która o tym traktuje, też kupiłam. Niestety nie mam jej tutaj pod ręką, by ją pokazać, ale jest tak interesująca, że warto ją mieć i uważam, że ona powinna wyjść kiedyś po polsku. Miriam Gebhardt jest historyczką, która, nie jedyną zresztą, która zajmowała się przede wszystkim tematem gwałtów dokonywanych po II wojnie światowej przez amerykańskie wojska, przede wszystkim w Górnej Bawarii, to tam się działo. I ten temat bardzo mną wstrząsnął, dlatego że mam wrażenie, że mimo tego, że tak strasznie dużo wiemy o II wojnie światowej i tyle razy przetoczyły się dyskusje na temat tego, jak mówić o ofiarach i o katach, jak pokazywać różne typy ofiar, to mam wrażenie, że wiedza na temat tych gwałtów rzeczywiście nie przedostała się do jakiejś takiej masowej opinii publicznej, że Ameryce udało się zachować obraz tego takiego idealnego kraju, który tylko wniósł demokrację, prawda, i radość. A prawda chyba jest taka o wszystkich wojnach, że podczas wojen w ogóle dochodzi zawsze do gwałtów i że niestety wszystkie wojska gwałcą. Natomiast jest jakimś ogromnym... jest jakąś ogromną niesprawiedliwością w stosunku do ofiar, jeżeli nawet nie mówi się o tym, że one były ofiarami. Ja też jestem bardzo czuła na temat takiego zła, które ja to nazywam w pewnym momencie złem, które się chowa za parawanem dobra. Ja mam takie poczucie, że my kiedy mówimy o tym, co jest dobre, co jest złe, to mamy bardzo dużą łatwość tego, by wpadać w jakieś takie czarno-białe schematy i by przeoczać różne rzeczy. I w związku z tym, znaczy no jest w tym jakaś głęboka nieuczciwość i duże niebezpieczeństwo. Jeszcze dodam, że do tego samego tematu trafiłam w ten sposób, że najpierw zaczęłam czytać książki w Bibliotece Królewskiej na temat Niemek, które przyjeżdżały do Szwecji po II wojnie światowej, do tej Szwecji, która niby była neutralna, a tak naprawdę do 1943 roku była bardzo proniemiecka i na różne sposoby współpracowała z III Rzeszą, do tej Szwecji, w której bardzo wielu ludzi znało niemiecki, dlatego że przed II wojną światową Szwedzi byli silnie kulturowo związani z Niemcami, tak jak dzisiaj wszyscy Szwedzi znają angielski, tak wtedy wszyscy znali niemiecki. I ponieważ Szwecja, no tutaj nie były prowadzone działania wojenne, Szwecja wyszła z wojny dość zamożna, to dużo Niemek
przyjeżdżało właśnie do Szwecji do pracy. One pracowały głównie jako służące w zamożnych domach. I te kobiety także spotykały bardzo różne niesprawiedliwości. Częściowo dlatego, że one były no, tymi kobietami, które reprezentowały zły naród, tak? Które pochodziły z narodu nazistów. Pamięć o tym jednak była bardzo świeża, a Szwedzi, którzy gdzieś tam ukryli sami przed sobą to, że bardzo wielu z nich podziwiało Hitlera, bo przecież Hitlera podziwiał i Bergman, i wielu szwedzkich artystów, i generalnie wielu Szwedów, o tym sporo napisano książek. To może też dlatego jeszcze gorzej czasem traktowano te młode kobiety z Niemiec, które przyjeżdżały do Szwecji do pracy. Więc ja zaczęłam czytać o tym, i ten temat doprowadził mnie także do tego drugiego tematu. I poczułam, że to jest coś, co bardzo pasuje do mojej książki, bo to jest opowieść o takiej przemocy, która czasem jest ukrywana właśnie też, możemy powiedzieć, że moja bohaterka Ewa jest z kolei żoną bardzo znanego polskiego polityka, który jeszcze też znany jest także z tego, że jest człowiekiem bardzo moralnym, po właściwej stronie, a jednocześnie jest po prostu człowiekiem, który torturuje dosłownie swoją żonę, i ona, aby się wyrwać z tego koszmaru, musi wyjechać z kraju, bo jej mąż ma tak bardzo dużo kontaktów także w policji, że ona nie jest w stanie po prostu przed nim uciec. Bardzo oszczędnie potraktowałaś tego bohatera, są dosadniejsze słowa określające, które też się pojawiają w głowie czytającego. Słuchaj, mamy trochę pytań do ciebie, więc ja ci teraz przejdę na taki tryb odczytywania pytań do ciebie. Mówię trochę, żebyś sobie rozdzieliła czasowo, bo zbliża się godzina 19, a jest w zasadzie 5 kwestii, jeśli nie więcej. Zacznę od takiej. Patrycja pyta, co myśli pani o filmie Kalifat? Czy w Szwecji ujawnia się problem radykalizacji młodych muzułmanów wynikający z chęci podkreślenia swojej odrębności, tożsamości? Ja muszę powiedzieć, że sam film Kalifat tak bardzo mi się nie podobał i nie obejrzałam go do końca, chociaż on porusza rzeczywiście ważne tematy i to był ważny film w Szwecji. I ja tymi tematami sama się zajmowałam, przetłumaczyłam książkę Niklasa Oreniusa Strzały w Kopenhadze, która między innymi traktuje właśnie o radykalizacji części młodych muzułmanów w Szwecji, i poruszam także ten temat w Moralistach. Także tak, oczywiście ten problem w Szwecji istnieje i dosyć duża grupa właśnie ze Szwecji trafiła do państwa islamskiego i tam walczyła po stronie państwa islamskiego, znaczy duża, to było około 300 osób. Także to jest temat, który rzeczywiście w Szwecji wybrzmiał, przy czym ja myślę, że kiedy się o nim mówi, to znowu bardzo warto mówić o niuansach i dlatego warto poczytać Niklasa Oreniusa, bo on świetnie o tych niuansach pisze, bo warto powiedzieć o tym, jak podzielony jest islam i że właśnie ten radykalizm to jest jakaś część islamu, tak? a nie cały islam. Greta pyta tak, to a propos tego, co na początku mówiliśmy. Pani Kasiu, czy praktykowanie jogi pomaga pani w jakiś sposób w pisaniu? Bardzo. Z paru względów. Po pierwsze dlatego, że joga wymaga ogromnej dyscypliny, podobnie jak pisanie. Po drugie dlatego, że pisanie jest bardzo samotną pracą, a w moim życiu jest tak, że ja zaczynam właśnie dzień w dosyć dużej grupie ludzi, którzy razem praktykują jogę, potem jem ze znajomymi śniadanie, to jest moje życie towarzyskie, a później wracam do domu albo idę do biblioteki pisać i już po prostu mogę być sama. No i nie ukrywam, że też w taki sposób czysto fizyczny, no wiemy, że siedzenie non-stop nie jest niczym dobrym i naprawdę może źle wpłynąć na kręgosłup, a ja nie mam z tym w ogóle problemu. Najpierw każdego dnia 2 godziny uprawiam jogę. Czy Piotr pyta tak, czy ma pani plany pisania po angielsku? Dużo przyjaciół widzi poruszane tematy jako bardzo aktualne. I to jest pytanie Piotra ze Sztokholmu.
No, po angielsku nie będę pisała, tak samo jak ja zresztą znam lepiej szwedzki od angielskiego, ale też nie byłabym w stanie po szwedzku pisać, bo bardzo wierzę w to, że jednak trzeba pisać w tym języku, w którym ma się najlepszą intuicję i wyczucie stylistyczne. Natomiast pozytywne jest to, że właśnie bardzo zimna wiosna jest. Znaczy jest duża nadzieja, że wyjdzie po angielsku. W tej chwili zostało zrobione próbne tłumaczenie przez świetną tłumaczkę Elizę Marciniak. Mam agentkę w Nowym Jorku, Barbarę Zeitfer, która bardzo w tę książkę wierzy i w tej chwili szuka dla niej wydawnictwa i proszę mocno trzymać kciuki. Może się uda. To jest moje wielkie marzenie. Ja mam takie poczucie, że rzeczywiście poruszam uniwersalne tematy i bardzo chciałabym być tłumaczona, ale to nie jest takie łatwe, ale może teraz się uda. Bożena pyta tak, co sądzi Pani o wychowaniu w niezależności w Szwecji? Czy naprawdę to sprowadza do samotności? Nie, ja zresztą z jednej strony w Szwecji jest dosyć dużo samotności, o tym dużo teraz piszę i rozmawiam, ale jednocześnie bardzo walczyłabym z takim stereotypem Szwedów jako w ogóle ludzi samotnych albo ludzi nieprzywiązujących wagi do znaczenia kontaktów międzyludzkich. Ja myślę, że po prostu w Szwecji jest bardzo dużo poszanowania dla czyjegoś czasu i dla jakiejś takiej niezależności, która nie jest zaburzona w ten sposób, że na przykład ktoś wpada niezapowiedziany albo raczej ludzie, jeżeli się umawiają na spotkania, to z pewnością wyprzedzeniem i tak dalej, ale jednocześnie w Szwecji jest naprawdę bardzo dużo mocnych, długotrwałych przyjaźni i też mam wrażenie, że więzi rodzinne wcale nie są tak luźne, jak mogłoby się wydawać, natomiast rzeczywiście rzadko zdarza się, że na przykład generacje mieszkają razem w jednym domu. To jest rzadkie. To na koniec mam jeszcze takie pytanie, na koniec tej tury pytań. Agata pisze, wspaniała rozmowa. Kasiu, jesteś genialna. I pytanie brzmi tak, kiedy możemy spodziewać się drugiego tomu Bardzo zimnej wiosny i czy najpierw wyjdzie to, czy książka o szwedzkiej samotności? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że jednak najpierw wyjdzie książka o samotności, bo ona powinna wyjść, chociaż może wyjść, no nie mogą wyjść w jednym czasie, to trzeba będzie ustalić, ale ja książkę o samotności mam skończyć jakoś do września, a mój kryminał do końca tego roku, więc podejrzewam, że książka o samotności wyjdzie na początku przyszłego roku, a kryminał może w połowie, jakoś tak. A ponieważ odezwała się Agata, to ją bardzo pozdrawiam i obiecałam, że pozdrawię naszych widzów z Kanady, bo jesteśmy oglądani też przez widzów w Kanadzie, więc pozdrawiam. Właśnie, zawsze jest ta miła część tego, bo niemiła jest to, że nie możemy się oczywiście zobaczyć na żywo, iść trochę pochlupać się w Bałtyku, bo gdybyśmy byli w Gdyni, ty możesz, zawsze to jest łatwiej dla ciebie. Bardzo zimna. Ostatecznie, praktycznie. Tak, ale z Krakowa tupanie nogami w Bałtyku jest o wiele większym wyzwaniem. Jeszcze jedno mam pytanie, które przekażę od Piotra o ulubioną szwedzką bułeczkę. No, ja nie jem bułeczki, więc nie jem zbyt wielu szwedzkich bułeczek, ale w momencie, kiedy jeszcze jadłam gluten, to najbardziej lubiłam szafranowe bułeczki, które można kupować przed świętami i które nazywają się Lussekatter i bardzo ładnie wyglądają i są pyszne. No dobrze, bardzo, słuchaj, bardzo ci dziękuję, jesteśmy bardzo zdyscyplinowani, mogą być z nas wszyscy dumni. Bardzo dziękuję Państwu za to, że Państwo uczestniczyli i byli z nami, mam tu cały czas podgląd, te pytania to także od części z Państwa, małej części z Państwa, którzy z nami tutaj byli. Bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że następnym razem się widzimy już gdzieś po ludzku, w sensie tak, z taką przestrzenią trochę mniejszą. Trochę mniejszą, a ja chciałam Tobie ogromnie podziękować i chciałam Państwu wszystkim powiedzieć i przypomnieć, że Marcin Wilk jest bardzo dobrym pisarzem i chciałam, żeby czytać też książki Marcina Wilka, bo ja je bardzo lubię.
Bardzo dziękuję, ale to nie jest w ogóle tematem naszego spotkania. Zawstydzony prowadząc, to jest najgorszy koniec, ale no niech tak będzie. Ale dziękujemy Muzeum Emigracji i Księgarni, prawda? Bo to dziękujemy jest... bardzo Muzeum Emigracji, tak. No i miło potem. I widzimy się w Gdyni, albo w Sztokholmie, w Krakowie, no tak, gdziekolwiek, żeby już wyjechać gdzieś, tak, po prostu jechać gdzieś dalej. Tak, chcemy jechać gdzieś. Super, dzień. Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru, dobrego weekendu. Trzymaj się, Kasia. No, do widzenia, cześć. Do widzenia, cześć.